Loża Ekspertów. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Loży Ekspertów. Dziś moim i Państwa gościem jest Kamil Kozioł, konsultant marketingowy. Cześć Kamilu. Cześć Bartek. Kamil, wiesz co, mam na początku takie pytanie. Jakie otrzymywałeś oceny w szkole z esejów, z opowiadań właśnie na języku polskim? Jak to u Ciebie z tym było? No wiesz co, to zaczynamy od takich rzeczy, na które trzeba byłoby odpowiedzieć niczym status na Facebooku. To skomplikowane, bo ja w liceum, ani chyba w podstawówce, nie byłem jakimś orłem z języka polskiego. W ogóle cechowała mnie wysoka ignorancja w kierunku przedmiotów humanistycznych. Pokutuję za nią trochę dzisiaj, ale ja poszedłem na studia informatyczno-ekonomiczne. Informatykę, studiowałem informatykę i ekonometrię i zawsze miałem takie podejście, że jak coś mi nie jest potrzebne teraz, to zajmiemy się tym kiedy indziej, czyli trochę przypominam... Nie zwracasz na to uwagi. Tak, trochę taka metoda gaszenia pożarów w korporacjach, tak, że skoro to nie jest bieżący problem, to olejmy to, tak, to miałem bardzo podobnie wtedy. Słuchaj, no nie bez kozery o to pytam, ponieważ chciałbym, żebyśmy porozmawiali o czymś, co tak w moim przekonaniu dotyczy nas wszystkich każdego dnia, a nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. I przeczytam ci coś. Proszę bardzo. Cytuję. Sposób wypowiedzi w utworze epickim, mający na celu przedstawienie zdarzeń w określonym porządku czasowym. Jak myślisz, o czym mowa? Temat na maturze? Nie. Temat naszej rozmowy. Temat naszej rozmowy, tak, rozumiem. No na pewno brzmi to mądrze, nie wiem czy drogo, powiedziałbym, że brzmi to naukowo, ma takie zabarwienie. Wiesz, mówimy właśnie o narracji, o tym czym ty się zajmujesz i powiedz mi jak ty tą narrację interpretujesz, czy właśnie też w taki sposób w jaki przeczytałem, czy masz, że tak powiem, swoje zdanie, swoją definicję tego? Nie, no oczywiście moje czerstwe żarty na bok, jest to bardzo poprawna definicja. Powiedziałbym, że jest dość trudna do przemielenia, że zanim człowiek sklei w głowie, o co chodzi, wiesz, z każdym z tych pojęć, które wymieniłeś, ale tak, narracja zasadniczo może być tym, co powiedziałeś. To jest bardzo szerokie pojęcie. Musielibyśmy jakieś pole określić, żeby dalej się po nim swobodnie poruszać, bo to, o czym tu powiedziałeś, no to jest... No może pasować do wszystkiego właściwie. No właśnie, słuchaj, bo generalnie ja odczuwam takie wrażenie, że na co dzień my narrację łączymy między innymi z polityką, kiedy słyszymy, że dany polityk no, musi stworzyć pewną no, narrację, żeby mieć określony wizerunek, żeby było to spójne i żeby tym samym przekonać do siebie wyborców. Natomiast powiedz mi, czy my w codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu, czy my również musimy, że tak powiem, swoją narrację ułożyć, żeby to otoczenie, które nas tutaj otacza, było na przykład no, do nas przekonane? W ogóle to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Nie wiem, jak długie mogą być moje odpowiedzi, pewnie krótsze niż pół godziny, ale próbuję złapać ten pierwszy wątek, czyli powiedziałeś, że my na co dzień kojarzymy narrację z polityką, że oni muszą mieć jakąś narrację, żeby kogoś przekonać. To jest w ogóle ciekawe, bo jak to powiedziałeś, to w ogóle mi się nie kojarzyła narracja na początku z polityką, natomiast rozumiem, dlaczego tak się może kojarzyć, no bo dość często jesteśmy bombardowani komunikatem w stylu narracja polityków, coś tam, narracja innego obozu, coś tam innego, więc rozumiem to skojarzenie, ale tak, narracja może przekonać do twoich racji lub ewentualnie cię ich pozbawić, w zależności od tego, jak ci w nią w tę narrację pójdzie, że się tak posłużę uzusowskim stwierdzeniem młodzieżowym. I pod pewnym względem narracja marketingowa, jak i narracja polityczna będą do siebie podobne. Jest taka pani Nancy Duarte, która narysowała to w najładniejszy możliwy sposób, nie wiem czy najładniejszy możliwy sposób, ale bardzo, bardzo zrozumiały sposób. Odkłada właściwie dowolną narrację na takim czymś, co nazywa się Sparkline Duarte, więc to tak po polsku tłumaczymy jako wężyk Duarte, aczkolwiek nie wiem, czy nazwalibyśmy to najlepszym możliwym tłumaczeniem. To jest taki sposób przedstawienia narracji, gdzie jakby reprezentujemy oś czasu,
na dole i na górze, gdzie ta, gdzie ta narracja na dole tej osi czasu mówi o czymś negatywnym, o czymś gorszym, o czymś brakującym, a ta narracja na górze mówi o czymś pozytywnym, o czymś, co zaspokaja problem, o którym mówiliśmy wcześniej. I jakbym miał to wrzucić bardziej w ramy semantyczne, a nie obrazowe, to bym powiedział, większość narracji przypomina stwierdzenie jest nieciekawie, ale mam pomysł. I to jest coś takiego, co właśnie pani Duarte zbadała, czy też może syntetyzowała, biorąc pod uwagę wysiłki innych dobrych narratorów. Więc pod pewnym względem narracje są do siebie podobne. One porównują poprzedni świat, już widzę, że chcesz mi zabrać mikrofon, porównują poprzedni stan z możliwym stanem. Tak, to jest w zasadzie dopowiedzenie czy rozwinięcie tego, o czym teraz wspomniałeś, bo ty bardzo często podczas swoich wystąpień właśnie tłumaczysz i pokazujesz, że narracja jest stworzona z pewnych składowych. I gdybyś mógł właśnie o tych składowych powiedzieć, na co składa się właśnie narracja? Znów, moglibyśmy tutaj przynajmniej kilka klasyfikacji wykorzystać. Zależy od tego, do czego ta narracja może służyć, ale powiedzmy, że ja wejdę na pole, na którym się czuję najlepiej, czyli narracja marketingowo-sprzedażowa lub też taka, powiedzmy, narracja perswazyjna. No to przede wszystkim ona musi człowieka do czegoś albo zachęcać, albo wyjaśniać mu, że tak jak proponujemy jest lepiej niż było. No to jest pierwsza kwestia, którą każda narracja musi ujmować, czyli jakiś kontrast. A narracja perswazyjna, ona musi ujmować kontrast, no bo jeżeli nie zawiera tego kontrastu, to po co mamy w ogóle coś zmieniać? To po co mamy ruszać się z miejsca? Tak? Narracja, która ma zmienić twoje postępowanie, czy nie wiem, twoje zachowanie, twoje nawyki, cokolwiek, tak? Cokolwiek ma cię nakłonić do jakiegoś nowego produktu, to ona po części musi tłumaczyć, na różnym, powiedziałbym, upraszczając, bo to nie jest do końca naukowe stwierdzenie, poziomie świadomości, ona musi ci pokazywać, tak jak proponuje, jest lepiej niż tak, jak jest teraz. I to jest ta pierwsza rzecz, którą musi zrobić. Narracja musi, innymi słowy, pokazywać pewien kontrast pomiędzy tym, co jest, a pomiędzy tym, co może być. Natomiast samo to nie wystarcza, dlatego że ludzie nie do końca wiedzą, co dla nich jest dobre, tak najprościej ujmując, lub przynajmniej nie zawsze wiedzą, dlaczego podejmują musimy w jakiś sposób opisać tą potrzebę czy ten problem, który mamy? Słuchaj, wyjaśnię ci to może na przykładzie pójścia do prawnika. Dlaczego sama wartość nie wystarcza? Dlaczego sam ten kontrast nie wystarcza? Idziesz sobie do prawnika i on cię musi przekonać, że jesteś w dobrych rękach. Tak, ktoś tam cię pozwał, źli ludzie cię pozwali i teraz ty musisz się jakoś bronić. Całkiem przypadkiem dysponujesz skarbcem ze złotem i możesz się bronić do końca świata. Właściwie już budżet cię nie ogranicza, no ale musisz wybrać dobrego prawnika. Załóżmy, że nie studiowałeś prawa. Studiowałeś prawo? Nie. No to bardzo pomaga mi w tym przykładzie. Więc załóżmy, że nie studiowałeś tego prawa, no idziesz na miejsce i ten prawnik zasadniczo, jak każdy inny prawnik, będzie ci chciał powiedzieć: panie Bartku, pozwali pana, ale my pana obronimy, nic panu nie będzie, jeszcze tamci zapłacą koszty sądowe. To jest zasadniczo ta narracja, której oczekujesz, jeżeli chodzi o wartość, o ten kontrast. Natomiast ona sama z siebie nie wystarcza, no bo to, że on ci to powie, co ty chcesz usłyszeć, no tak w poziomie tak wprost, może cię nie przekonać. Ty będziesz jednak oceniał jeszcze kilka innych rzeczy, czy ten prawnik to on jest faktycznie tym prawnikiem, którego szukasz. I teraz pytanie brzmi, skąd wiadomo, czy to jest dobry prawnik, czy nie. I większość ludzi tu będzie wpadała w pewną pułapkę, czyli będzie sprawdzała, czy ten mecenas płynnie mówi, czy nas słucha, czy nas przekonuje, czy używa fachowego słownictwa, co gorsza, czy ma odpowiednio dużo dyplomów na ścianie, czy biuro jest... I całe otoczenie tak naprawdę jeszcze wpływa również na narrację. Tak, tak, to ten kontekst również wpływa na to, jak to pojmujemy. Ale prawda jest taka, że te wszystkie czynniki, które bardzo mocno wpływają na to, jaką my ostatecznie podejmujemy decyzję, one nie są tymi czynnikami, które odpowiadają na pytanie, czy ten człowiek poradzi sobie w sądzie. Ale my nie potrafimy odpowiedzieć na to właściwe pytanie, czy jesteśmy u dobrego prawnika, czy nie, bo nie potrafimy do końca ocenić fakty, w związku z czym oceniamy inne rzeczy, które ocenić potrafimy. Swoją drogą to zjawisko nazywa się pytaniem heurystycznym, czyli jakby zastąpieniem tego właściwego pytania innym pytaniem.
teraz na zakończenie naszej części antenowej masz pół minuty wyzwanie, żeby właśnie przekazać naszym radiosłuchaczom, na co powinni zwracać uwagę przy okazji właśnie budowania narracji w takim naszym codziennym życiu. Mm-hmm. Narracja w codziennym życiu powinna człowiekowi przedstawiać wartość. Po drugie, musi być ona dla tego człowieka zrozumiała. Po trzecie, musi być ciekawa. Jeżeli to możliwe, to miejscami powinna być również zabawna i powinna być podana, przedstawiona w taki sposób, że mamy wrażenie, że ten człowiek absolutnie wie, o czym mówi i się nie waha. Super, dziękuję bardzo za tą część antenową. Przechodzimy do internetu, gdzie będziemy między innymi mówić o prezentacjach, więc jest to też bardzo ważny temat dla studentów, dla pracowników, korporacji, etc. Także zapraszam do internetu i życzę oczywiście udanego dnia. Dziękuję również. No właśnie, jesteśmy już w internecie i Kamil, powiedz mi, czyli jak w domu, Kamil, powiedz mi, właśnie wspomniałeś na końcu naszej rozmowy antenowej o wartości, o istotnym znaczeniu właśnie wartości. Jak tą wartość twoim zdaniem wyselekcjonować, żeby ona była dla otoczenia no właśnie jak najlepsza, żebyśmy osiągnęli też swój cel, no bo co tu dużo mówić, no komunikacja to jest również w jakimś sensie osiąganie swoich celów, no bo przecież mamy jakiś określony komunikat i chcemy, żeby on dotarł skutecznie do odbiorcy. Aha. Odpowiedź jest banalna, aczkolwiek bez wejścia w szczegóły trudna do zrealizowania, czyli na takim, powiedzmy, wstępnym poziomie trzeba sobie zadać pytanie, czego potrzebuje ten człowiek, do którego mówimy. To jest w miarę oczywista kwestia, czyli ludzie płacą nam czasem czy też biletami Narodowego Banku Polskiego za to, że rozwiązujemy ich problemy lub też realizujemy ich marzenia. Jak górnolotnie by to nie brzmiało, no to jest jednak prawidłowa brama do wejścia do tej kategorii, czyli jakie ty problemy rozwiązujesz, więc trzeba byłoby pogrzebać chwilę w tym, w jakiej sytuacji jest człowiek, do którego mówisz, a potem pomyśleć sobie, jak ty tę sytuację możesz zmienić, czyli myślisz o tym, za co on na co dzień odpowiada, nie wiem, ustawmy to w jakimś konkretnym środowisku. Mówimy do, powiedzmy, dyrektora działu HR, no to za co on będzie odpowiadał? No za satysfakcję swoich pracowników, za niską fluktuację, za co jeszcze? Za wydajność, za oceny w różnych konkursach HR-owych i tak dalej. Stajesz w jego buty po prostu i myślisz sobie, jakie ten człowiek ma problemy, jaki ten pan, ta pani, z czym oni się na co dzień zmagają. No i kiedy już to wiesz, to myślisz sobie, jak treści, które przynosisz, mogą na ten stan w jakiś sposób wpłynąć. Robisz taką macierz, no po prostu po lewej stronie potrzeby, po drugiej stronie twoje towary i myślisz sobie, jak te towary zaspokajają te potrzeby. I myślisz tak długo, aż znajdujesz względnie sensowną rzecz, której na przykład nie słyszeli wcześniej, albo może słyszeli wcześniej, ale z jakiegoś powodu twoja jest ciekawsza. Więc to jest taki punkt wyjścia. No to super. To w takim razie teraz wchodzimy w kwestię prezentacji, czyli też takiego elementu, który ty bardzo często tłumaczysz i pokazujesz przede wszystkim, jakie błędy i jakie chochliki są tworzone. Natomiast, no właśnie, powiedz mi, jak twoim zdaniem powinna wyglądać prezentacja i od razu dopowiem, jakich błędów wystrzegać się. Ale mówiąc, jak powinna wyglądać, masz na myśli treści, bo wiesz co, może jeszcze dogadam to, co chciałem powiedzieć, to znaczy Steve Jobs między innymi właśnie również wspominał, żeby na prezentacji były jedno, dwa słowa, główna myśl i tym podobne. Tylko teraz pytanie, czy z tej strony merytorycznej, czy to jest dobre rozwiązanie? No bo z jednej strony mamy cel, aby przekazać pewną wartość, pewien przekaz. Oczywiście ty zapewne też powiesz, że liczy się to, co my dopowiemy, czy to, co przetłumaczymy. No ale przecież mamy odbiorcę, który również chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, być może zapisać, być może coś przetworzyć. No i teraz właśnie pytanie. Dużo treści, mało treści?
Rozumiem, Bartku, że pytasz o zawartość slajdów w tym przypadku. Tak, tak, tak. Dobra, no to Steve Jobs, jak również jemu podobni, chociaż ten akurat pewnie najbardziej nam się kojarzy z dobrymi prezentacjami, mógł powiedzieć, że na slajdzie może być jedno słowo, dwa słowa, chociaż sądzę, że ta odpowiedź jest jednak troszkę uproszczeniem jego, czy spłycaniem jego wypowiedzi, dlatego że jego niosła narracja, czyli najważniejsza kwestia, która pozwala odróżnić dobrze przygotowane prezentacje od takich przygotowanych na kolanie, to ta, że człowiek, który przygotowuje dobrą prezentację, on najpierw sobie układa narrację z pomocą różnych narzędzi, nawet czasem żółtych karteczek, czasem jakiś tam notatek czy innych rzeczy. Najpierw sobie układa wypowiedź, a potem myśli, co tę wypowiedź powinno wspierać na slajdach, dzięki czemu to, co widzimy obok tego prelegenta, obok tego prezentera, obok tego człowieka, który staje przed rzeszą ludzi chcących go słuchać, żeby te treści na slajdach jedynie wspierały komunikat. I teraz pytanie brzmi, czy ma być tych treści mało, czy dużo na slajdzie? No tutaj, słuchaj, mam dla ciebie jakże precyzyjną odpowiedź. To zależy. To zależy. Od tego, tak, co prezentujesz, bo... Albo to skomplikowane. Skomplikowane, znów to skomplikowane. W ogóle mamy taką, wiesz, audycję a la Związek Nastolatków na Facebooku. Otóż to skomplikowane, dlatego że nie chodzi o to, ile treści powinno być na slajdzie, ale w jakim kontekście się one pojawiają. Jeżeli masz, dajmy na to jakiś schemat, to oczywiście możesz ten schemat wyświetlić całości. Niech on będzie miał, powiedzmy, 6 kategorii, albo, no tak, niech będzie miał 6 kategorii, które musisz omówić. To w większości sytuacji najgorsze, co możesz zrobić, to wyświetlić cały ten schemat od razu i zacząć go omawiać. Wtedy natychmiastowo tracisz uwagę. Właściwie nie masz możliwości nie stracić uwagi wtedy. Załóżmy, że to będzie jakiś, nie wiem, prosty schemat, diagram Vena, takie kółka, które na siebie nachodzą. Nie masz, powiedzmy, one pokazują obszary wspólne, jakieś zagadnienia. I mamy 6 tych kółek w tym diagramie Vena, to jeżeli wyświetlisz je wszystkie naraz, to człowiek natychmiast przestanie cię słuchać, zacznie to analizować. Zacznie się czuć dokładnie tak samo, jak ty w sytuacji, kiedy, powiedzmy, oglądasz film i napisy się przesuną tam, wiesz, 15-20 sekund w przód, że ktoś tam gada, co innego trzeba czytać, no to nie jest wygodne. Więc pierwsza informacja, taka banalna, brzmi: synchronizuj tempo wyświetlania z tempem wypowiedzi. I tylko ta drobniutka zmiana powoduje, że percepcja słuchaczy rośnie drastycznie, drastycznie. I wówczas, jeżeli masz wykres, schemat, infografikę, cokolwiek by to nie było, co wspiera swój komunikat i tam tych informacji jest sporo i chcesz to wyświetlić, żeby ci było łatwiej to przekazać, a jednocześnie, żeby ludziom łatwiej tego było słuchać, to zrób to, ale nie wyświetlaj tego naraz. Wyświetlaj to dokładnie tak, w takim tempie, jak o tym mówisz. I zmiana będzie radykalna. Oczywiście tych reguł wizualnych jest więcej, ale ta zdaje się być dla mnie najważniejsza. A powiedz mi na koniec naszej rozmowy ostatni wątek. Jakie ty właśnie błędy zauważałeś, czy zauważasz, które są najczęściej popełniane? I bez względu, czy to jest wystąpienie, nie wiem, marketingowca, czy wystąpienie osoby z sektora publicznego, szeroko rozumianego. Są zapewne jakieś błędy uniwersalne, które popełniamy, a które wpływają właśnie na narrację i na ostateczny wydźwięk tej prezentacji. Rozumiem, że mamy tak jeszcze 3 godziny? No, 3 minuty. Dobra, to pierwsza kwestia to brak struktury. Każda prezentacja, znowu, to jest pewna banalna rada, ale im bardziej się w to wgłębiamy i pracujemy na własnym materiale, staje się to bardziej wartościowe. Każda prezentacja powinna na początku tłumaczyć, dlaczego warto słuchać, czyli jaką wartość dostarcza, pokazywać pewną tezę, o którą będziemy się bili na starcie, przykuwać uwagę. To jest pierwsza kwestia na początku. W środku ma tę tezę udowadniać, ma wyjaśniać, dlaczego mamy rację, a na końcu podsumowywać i mówić ludziom, jak teraz trzeba żyć na nowo. I to jest coś, co zdaje się być oczywiste. Ale nie jest realizowane. Nie jest realizowane. Tak, nie jest realizowane. Każdy mówi tak, wiemy, nie robimy. Więc to jest i pierwsza rzecz. Druga rzecz to mówienie, to wydaje mi się chyba jeszcze popularniejsze, mówienie takimi
ogólnikami wysokopoziomowymi frazesami. Podam ci przykład. Zwroty typu wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stosując rozwiązania wykorzystujące najnowszą technologię i mając... Kompleksowo, mając doświadczony zespół, który to niejednokrotnie realizował już podobny projekt. I to, ja nawet nie wiem, czy byłbym w stanie to powtórzyć, nawet gdybyś mi to puścił kilka razy w pętli i kazał mi się tego nauczyć, to jest bardzo trudne do złapania, dlatego że ta narracja, ona jest wyłącznie, jakby to powiedzieć, napisana na wysokim poziomie drabiny abstrakcji. Składa się wyłącznie z ogólników. Tymczasem, jeżeli chcemy, żeby ludzie nas rozumieli, to powinniśmy tworzyć narrację, która przynajmniej miejscami, ale im częściej, tym lepiej, przypomina przysłowia. Każde przysłowie jest konkretne i ogólne jednocześnie. Zawsze podaję taki przykład, no, każdy zna, tak? Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, ale mało kto zna inne przysłowie, czyli lepszy wróbel w garści niż sroka na dachu. Nie wiem, znasz? Nie. Nie znasz, bo to nie jest poprawna wersja tego przysłowia, ale możesz się bardzo szybko domyślić, o co chodziło człowiekowi, który to powiedział. To tak, no wyobrażamy zatem... sobie to, sobie wizualizujemy te gołębie. Nie, w niektórych miejscach w Polsce mówią sroka, a nie gołąb. Nie ma tych miejsc wiele, ale dlaczego tak się stało? Dlatego, że ktoś kiedyś usłyszał to przysłowie z tym gołębiem, wrócił do swojej wioski, pomerdało mu się ze srokami i ogonami i powiedział komuś innemu, pamiętaj, lepszy wróbel w garści niż sroka na dachu, a tamten stwierdził, no w sumie ma to sens i poszedł dalej, zaczął powtarzać. I to, puentując tę drugą rzecz, bo ona jest super istotna, to przysłowia są konkretne i ogólne jednocześnie. Wróbel, garść, gołąb, dach to są cztery konkrety, które zapamiętasz właśnie dlatego, że są konkretami i właśnie dlatego, że wiążą się z jakimś ogólnym znaczeniem. I to, o co powinniśmy dbać częściej w prezentacjach, to, żeby te konkrety niosły pewne ogólne znaczenie. I to wydaje mi się być takim, te błędy wydają mi się być najgorsze. Czyli człowiek wychodzi po pierwsze w ogóle bez żadnego przygotowania, taki, wiesz, styl nastolatków, teraz powiedzieliby YOLO i wychodzą, jakoś to będzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zazwyczaj nie wychodzi nic dobrego. Kompletny brak struktury i mówienie samymi ogólnikami, przez to nikt poza tobą cię nie rozumie, a czasem sam siebie też nie rozumiesz. Dokładnie tak. Kamil, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Jestem przekonany, że właśnie troszkę naświetliliśmy temat narracji, który, tak jak mówię, no, funkcjonuje w naszym marketingowym slangu, słowniku. Natomiast w codziennym życiu my tworzymy pewne narracje, ale no nie do końca mamy tego świadomość. No i przede wszystkim również ta struktura jest nieco zaburzona. Także bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Państwu również dziękuję za dzisiejszą audycję i zapraszam oczywiście na kolejną za tydzień. Loża ekspertów, Bartłomiej Machnik. Również dziękuję za przyjęcie po mojej stronie. Dziękuję. Loża ekspertów.